Proszę Państwa, ja oczywiście z pełnym szacunkiem odnoszę się do każdego poglądu. Nie będę w tej chwili podejmował dyskusji na ten temat, co się działo za naszych rządów w kulturze, no bo skoro mamy tutaj do czynienia z uchyleniem się od odpowiedzi, no tak to trzeba zrozumieć, to wobec tego ja wspomnę tylko, że pewne dziedziny były na pewno bardzo intensywnie wsparte, przy czym to, co nazwaliśmy dziedzictwem narodowym, a więc zabytki, ochrona zabytków, tu był ogromny postęp i był w ogóle zdecydowany wzrost wydatków na kulturę. Natomiast być może były też i błędy, tych się nigdy nie da ustrzec. Natomiast sądzę, że pani, przepraszam, że nie zapomniałem, Pani Dobrzyńska, no rzeczywiście w formie takiej bardzo radykalnej podniosła problem istotny, mianowicie problem wulgaryzacji kultury. To jest takie pytanie, które trzeba sobie zadać, do jakiego punktu kwestionowanie, naruszanie różnego rodzaju kulturowych tabu, to jest kultura, odwaga, twórczość, a od jakiego momentu no jest, to jest po prostu coś zupełnie innego. Ja wiem, że to jest granica, która dla różnych wrażliwości jest różna, no ale sądzę, że jednak gdzieś tą granicę jednak trzeba postawić. W żadnym razie nie mogę kwestionować związku katolicyzmu z polskością, ale też w żadnym wypadku nie mogę twierdzić, że tylko katolik może być Polakiem, bo to byłaby to po prostu nieprawda. Natomiast czy umieszczanie krzyży, no w tej chwili mi wypadło go, nie, to flagi. Ja w tej chwili sobie przypominam taki wierszyk Boya, gdzie jest takie dzisiaj już anachroniczne określenie pewnego naczynia. Otóż właśnie, czy to jest aby kultura? No w moim przekonaniu nie. W moim przekonaniu mamy od początku tego nowego okresu z ofensywą czegoś, co najbardziej bezpośrednio i w takich formach już wyjątkowo wulgarnych wyrażało pismo nie. Ja to nazywałem w referatach, kiedyś na ten temat przed laty wygłaszałem, antykulturą, bo to było już takie zaatakowanie samych podstaw wszystkiego, co jest polskości jakoś drogie. I powtarzam, nie widzę żadnych powodów, dla których mielibyśmy tego rodzaju podejście czy tego rodzaju dyskurs umieszczać, czy to w jakichś instytucjach państwowych, już tym bardziej instytucjach oświatowych. Natomiast oczywiście istnieje też sfera wolności kultury, no, której też w żadnym wypadku nie chciałbym podważać. Padło tutaj też bardzo ważne sformułowanie odnoszące się do kulturowego kodu Polaków. Otóż tak, ja jestem głęboko przekonany i to można odnaleźć też w programach partii, której ciągle jestem prezesem i to od wielu lat, że rozbijanie tych kodów poprzez rozbijanie programów nauczania pod hasłem wolności nauczania jest jednym z bardzo niebezpiecznych zabiegów, które są dokonywane w ciągu ostatnich co najmniej kilkunastu lat, bo może nie od samego początku. Wszyscy młodzi Polacy, którzy wychodzą z domów o bardzo różnym zasobie kulturowym, powinni jednak pewnego wspólnego kodu się uczyć. Oczywiście mogą później mieć jako ludzie dorośli do niego różnych stosunek. Aprobatywny, nieaprobatywny, mogą go kwestionować, ale muszą go znać. A z tym jest naprawdę w tej chwili bardzo, ale to bardzo źle i nie wiem, czy to jest zabieg celowy, nie chcę tutaj twierdzić, że jest celowy, ale w każdym razie tak to się w tej chwili dzieje i uważam, że dzieje się pod tym względem źle, że pewien korpus wiedzy na temat kultury, pewnych pojęć, w sferze literatury, w twórczości literackiej, także w innych sferach
kultury powinien być znany wszystkim. To odnosi się oczywiście także do tego wszystkiego, co ma charakter uniwersalny. Także mówię tutaj o kulturze starożytnej, która zupełnie jakby została już wyeliminowana, a przecież leży u podstaw naszej kultury w bardzo, bardzo wysokim stopniu i bez przynajmniej elementarnej jej znajomości po prostu znacznej części dorobku literackiego po prostu nie sposób zrozumieć, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Więc to jest po pierwsze. Natomiast no, jest tutaj pewne napięcie. Napięcie, które jest wykorzystywane przez ludzi niechętnie nastawionych do polskiej tradycji, o którym ja też już tutaj wspominałem, to jest to napięcie z zasadą wolności kultury, która jest zasadą no, ogromnie ważną dla rozwoju. I bardzo trudno często odpowiedzieć sobie na pytanie, czy coś, co zostało w tej sferze stworzone, sformułowane, jest w istocie jakimś pójściem kultury do przodu, czy też tylko i wyłącznie taką bardzo prostą grą, gdzie człowiek nawet bez żadnych talentów może sobie wymyślić coś bardzo nieprzyzwoitego, żeby nie powiedzieć po prostu chamskiego, no i następnie przedstawić to jako dzieło kultury. Ja się obawiam, że w wielu wypadkach mamy do czynienia po prostu z tego rodzaju zjawiskiem i temu jestem zdecydowanie, ale to bardzo zdecydowanie przeciwny. Pani prezesie. Także oczywiście. Proszę bardzo. Pani kurator ale sztuki współczesnej. To, co z perspektywy historii sztuki, to, co wydaje się być skandalem w pewnym momencie, po latach 50 jest już klasyką. Skandalem był Caravaggio i dzisiaj jest to uznawane jako piękne dzieło sztuki. Ja myślę, że problemy, które my mamy z kulturą współczesną, ze sztuką współczesną, wskazują raczej na inny problem. Jest to brak edukacji w sferze kultury. I być może tym bardziej pani oburzenie, państwa oburzenie, nasze wspólne niezrozumienie prowadzi do owego 1% na kulturę, który musi być też skierowany w stronę edukacji, tak żeby ludzie umieli patrzeć, ale także krytycznie myśleć i odbierać to, co widzą. Natomiast kultura jest miejscem, w którym powinno być wiele narracji i jest, powinna być także miejscem, gdzie katolik spotka się z niekatolikiem. I dlatego jest dla nas tak wszystko ważna, bo to jest coś, co nas wszystkich łączy. Jeśli można pani, jeszcze... Ja przepraszam bardzo. Nie, przepraszam, proszę bardzo. No bo ja bym chciałem tylko ustosunkować się do tego, co pani mówi. Tylko widzi pani, ja przecież nie mówiłem o tym, że pewnych zastanych wartości, paradygmatów kultury nie można kwestionować. Ja tylko się zastanawiam nad tym, gdzie jest ta granica, a po drugie, gdzie jest granica między czymś, co rzeczywiście tworzy kulturę, którą można akceptować lub nie, ale jest to z całą pewnością kultura, a po prostu no, no zwykłym chamstwem, no bo taka różnica po prostu istnieje. No.